Trzymaj jak możesz, sekundeczkę, kochani. Szykujemy się do trzeciego meczu, zaraz dwa słowa. Chodźcie szybciutko do mnie, Kaczki, szybciutko, popatrzcie. Szybciutko, Kaczki, do mnie. Chodźcie, chodźcie, hej. Chłopaki, bo zaraz sobie kontuzję zrobicie, czy kłopot, hej. Dawaj, bawimy się fajnie, ale nie za fajnie, dobra? Krzyczał Łuki, krzyczał Oski, teraz Guzek, no. Na tak. Kochani, meczyk gramy z Krotoszynem teraz, tak? Rzekomo, słuchajcie, z Krotoszynem, tak? Słuchajcie. Słuchajcie, gramy... Gramy teraz, kochani, z Krosnem Odrzańskim. Ja zaraz od ciebie kamerkę przechwycę. Tylko w tym momencie, kochani, zobaczymy, jak sobie drużyna z Krosna Odrzańskiego radzi, kochani, w turnieju. Mamy link online, możemy się posiłkować, podglądać, natomiast my już ruszyliśmy. Ja za sekundeczkę przechwycę od ciebie, Robciu, kamerkę, dobrze? Jeszcze sekundeczkę. Bądźcie czujni, tak, szybkie zmiany będą, no. Czekajcie chwileczkę. Bądźcie czujni, ja sprawdzam. Patrzcie, Szymuś pracuje. I ekipa z Krosna Odrzańskiego, podobnie jak my, ma, kochani, 6 punktów, wygrali 2 mecze, także dobre widowisko przed nami. Okej, przechwytuję kamerkę i już idę pod mecz. Gutek, słuchajcie, z piłą, piła przy lewej i bramkarz broni, natomiast poprosimy pana sędziego, żeby jednak sędziował jak da radę z tamtej strony. Dziękuję ci bardzo, Robuniu, ślicznie, dziękujemy bardzo. Panie sędzio, gorąca prośba, jakby z tamtej strony, bo plecy ci zaschły. Zawieram ci plecy, jak się uda. Chyba że ja tam przejdę. Dziękuję. Słuchajcie, zobaczcie. Ach, bramkarz w ostatniej chwili ładnie wygarnął, także... Tutaj się wsunął jeden ten. Grzybek, wejdźcie za boisko. Tak. Kochani, z Krosnem gramy, oni są w tym momencie w takim samym stosunku, kochani, jak my. Natomiast przypominam, że... Dobre, brawo, Stefczyk! Natomiast przypominam, że i oni 6 punktów, i my. Natomiast no, jeżeli chcemy zagrać w Lidze Hiszpańskiej, czyli na tym turnieju wśród najsilniejszej piątki, to ten mecz, kochani, powinniśmy wygrać, a przynajmniej nie przegrać. Także przed wami dobre emocje i przed nami, kochani, także patrzymy ze spokojem, jak oni tutaj pracują. Ja przypominam, kochani, że zobaczcie, Hubert wysoko na przedpolu, wygrywa tą przebitkę. Zobaczcie. Brawo, Guciu, świetnie. Brawo, ach, szkoda, z Szymkiem ta piłka za plecy. Fajnie chcieli to przeklepać, kochani, natomiast utrzymał kolega piłkę w boisku. Oski skontuzjował piłką panią. No, być może troszkę za blisko, jednak kibice boiska nie dają szansy pobejlować, czyli wejść, kochani, po wewnętrznej części. Słynne zagranie Bejla, kiedy puszczał piłkę przy linii i obiegał boisko dookoła. No, pamiętajmy o tym, żeby dać ten metr od linii. Mimo wszystko. Także Krosno Odrzańskie. Myślę, Chłopcio, że granie po ziemi jest troszkę jednak bezpieczniejsze, ale no, decyzje są zawsze podejmowane w ułamku sekundy. I mamy gola. Mamy gola. Sapciu, a czemu ty zostajesz z tyłu? Chodź troszkę do boku, skakuj zinuś za Sapka. Na tą stronę. Słuchajcie, bardzo wysoko gracie. Przody cofają, małe boiska są, nie ma spalonych, pamiętajcie. Rozpoczynamy, kochani, od 0-1 ten meczyk, zobaczymy, jak się podniesiemy, zobaczymy, jak wrócimy tutaj, kochani, do gry. Do nogi gramy piłę. Ruch. Dobre, Kaczy, wyprzedzamy. Broń. Piękna piła, brawo, jest! Razem! Brawo, super, o to chodziło, super! Bardzo ładna akcja, brawo Szymon, brawo Gutek. Piękna otwierająca piła, panowie. Kto puścił tam na Szymka? Oski, nie? Oski, twoja gała, nie? Otwierająca, brawo.
Super! Tak gramy, to było super! Kochani, wyrównujemy 1-1. No, jak przystało na mecz o lidera, jest zacięty. Mamy w tej chwili, kochani, zobaczcie, powrót nasz do gry. Zobaczcie. No, nie wygrywamy tej przebitki, kochani, i teraz znowu mamy sytuację trudną. Natomiast Łukasz ładnie tu wyczyścił. Świetnie. Piłą, piłą! Świetnie! Kochani, no, muszę wam powiedzieć, że fajne widowisko i takiego się spodziewamy. Także słuchaj, Sabuś, grzej się, zaraz będziemy się zmieniać troszkę. Jeszcze jeden rajd, ale Sabuś, ja bym chciał, żebyś w tym meczu wchodził i biegał tam i z powrotem, bo to nie jest meczyk, gdzie stoimy z przodu i czekamy na piłę, bo tu się nie da. To jest meczyk, słuchaj, fajną bandą, która, zobacz, jak oni fajnie przesuwają. Oj, ładnie teraz Gutek, kochani. Aj, mógł to lepiej. Myślę, że był tam Zinek, mało tego, mógł jeszcze bliżej podejść, kochani. Bramkarz akurat tak był ustawiony. Zobaczcie, może teraz. Brawo. Brawo. Brawo, Guciu, ładna akcja, super. Ładne? Ładne, koledze się spodobało. Dawaj, Piątka, jak masz na imię? Aleksander. Oglądasz Aleksander kanał? Ja subskrybuję. Świetnie, fajnie, że z nami jesteś, pozdrawiamy cię serdecznie. Guciu, ładna akcja była, brawo! Indywidualnie tutaj Gutek, kochani, fajnie w to wszedł. Tak, Sabuś, zaraz wejdziesz, tylko pójdziesz teraz do tyłu, kochany, dobrze? Za Bartusia na chwilkę, czekaj jeszcze chwilę. Jest już 2 minuty? Odejdźcie od linii, dajcie grać. Brawo, Zinek. Nasia, odejdź, kochanie, do boku. Ty na razie Nasinko, co póki jeszcze jest stykowo. Patrz. Ach, odbiła się Gutkowi ta piłka. Brawo, Łukasz. Świetnie wszedł przed napastnika. Kiwaj się, nie. Ach, próbował do końca, kochani, do przodu, ofensywnie. Nie przez tył. Natomiast mówię, my im troszkę tak nie sugerujemy. Ile jest? 2-1, tak? 2-1. 2-1 w każdym bądź razie, kochani, się utrzymuje wynik. Sebuś, idź na tamtą stronę, podmienisz Szymka. Szymek jest od przodu, ale idź przejść tamtą stroną boiska, dobra? Jak już będziesz na tamtej, to skakuj za niego. Chcecie, to się potem z Zinkiem zamieńcie. Zinuś, Sebo zmienia za chwilę Szymka, zamienicie się stronami. Jak chcesz. Gramy. Oskara! Świetna piła, brawo. Ach, chyba troszkę mocną tą piłę Gutek dał, ale bramkarz wysoko na przedpolu. Zobaczcie. I co? Wygrywamy tą przebitkę. Patrzcie, ach, bramkarz żywy do końca w parterze. Brawo, gratulacje. Meczyk fajny, kochani. Dobry piłkarski wynik, 2-1. Zbliżamy się do połowy. Szymuś podmienia go teraz Sabuś. Szymuś. A jeszcze chwilkę po tej akcji pewnie. Czemu się obracamy od piłki, kochani? Patrzcie, teraz Zinuś próbuje obrócić Gutek, to będzie strzał, ale po nogach obrońcy. No, zamknęliśmy chłopców, kochani, z Krosna Odrzańskiego, ale... Ach, ładnie się składał, brawo, brawo! Dobra piłka! Ustawia się, ustawiaj! Dziękujemy, panie sędzio. Ja mogę przejść na tamtą, jak wolisz tu. Mamy sfaulowanego Sabcia. Tylko słuchajcie, na zimnie, tylko czekajcie, to jest na zimnie i w tym momencie ja nie wiem, czy on wstanie. Ja myślę, że chyba niech oni sami tam między sobą się rozstrzygają, wiesz. Ja dzisiaj bym wolał, żeby się fajnie bawili. Sebuś, chodź na bramkarza! To chyba, Sebuś, idź na bramkarza! To chyba będzie w ogóle jakaś, myślę, Robciu, kombinacja. Myślę, że coś będzie fajnego. Nie ma spalonego. Przecież można było... Aj, dlatego tak próbowali. Naradzali. Słuchajcie, no, 20 cm od słupka. Natomiast, no, było nie na gwizdek. Dlatego w tym momencie mogli wykorzystać nieuwagę bramkarza i chyba chcieli skorzystać z tej opcji. Natomiast, no, troszkę zabrakło. Dobry meczyk, kochani, 2-1, meczyk fajny, stykowy. Brawo, Szymuś. Zaraz napij się troszeczkę, a jeżeli... Zaraz będziemy wymieniać.
Tylko wiesz co, troszkę niech się ustabilizuje wynik, bo jak tak się na razie, wiesz, wszystko dzieje na styku, to takie częste też przerzucanie teraz, słuchajcie, troszkę dezorganizuje, słuchaj, ustawienie. Natomiast jeszcze chwileczkę, poczekajmy chwilkę, niech oni... Brawo, brawo, Bartuś. Nie, nic nie ma. No myślę, że to było biodrem, ale przewaga fizyki spora, także pan sędzia, słuchajcie... Myślę, że to było bez ręki, kochani, także no takie właśnie wejście bardziej z biodra chyba, jak z barka. Natomiast, tutaj w murze, Bartek! No, przede wszystkim, kochani, różnica fizyki tutaj się mocno odezwała. Zobaczcie, świetna ta piła. Brawo. Brawo, Zinusz. Super! Wyjdź, Gutek! Wyjdź szeroko, Bartek! Super! Podzielone. Brawo, Bartuś. Świetnie. I dobijamy to sabeczek? Tak jest, dobijamy sabeczek. W takim razie tak. Dobijamy teraz sabeczek. Nasiunia, teraz, kochani, Zinek zaczynał ze mną. Sebo jeszcze nie schodził. Nasia! Sebo! Prawe. Zamienisz się z Zinkiem. Sebuś, chodź! Brawo, gratulujemy! 3-1. Gratulacje. Mamy 3-1. Ty za chwileczkę, Szymuś, też wejdziesz. Teraz kto, kogoś z tyłu z chłopaków weźmiemy. 3-1. Brawo, Sabeczku. Super się odnalazłeś. Brawo. Świetnie, z pierwszej piłki ładne podanie, taką piętką. I Zinuś, kochani, szuka swojego gola. Ach, troszkę zabrakło. Bartek, dawaj, dawaj. Tak, kochani, ta piłka szła wysoko. Hubert, przed, tak, pan ma rację, złapałeś przed polem karnym. Ale gdzie żyjemy, Bartek, kryjemy. Tylko ustawcie tam, bo to bez gwizdka mogą grać, ustawcie. Mur, panowie, mur! Bezpośredni, jak jest fał, to bezpośredni. Zobaczcie. Brawo, super, Hubcio. No, na dobitkę, kochani, bezradni. Ile mamy w tej chwili? 3-2. 4-2. A 4-2, tak, bo tu jeszcze była jedna bramka. Uciekła nam ta bramka Sabciowa. Uwaga. Nie, inna. Szeroko, szeroko, Bartek. Nie strzeli. Trzy strzeliłeś na 4-1. 4-2, sędzia. Nie, ja nie wiem, ja nie jestem pod wynikami, kochani. Staram się tu bardziej skupiać na takich artystycznych walorach. Natomiast, no mówię, przejdę chyba z kamerą jednak na tamtą stronę, słuchajcie. Dlatego, że pan sędzia też po tej pracuje. I jakby no mamy troszkę, przeszkadzamy sobie, dlatego przejdę może na tamtą stronę, szybciutko, korzystając, że nie ma akcji. Szymuś, zmień Łukiego zaraz, tylko popraw buty. Mamy, kochani, w tej chwili 13 minutę filmu. W ocenie pana sędziego mamy 4-2. Ja jakby no nie wkręcam się, mówię, w wyniki, staram się tutaj troszkę inaczej przyglądać temu meczykowi, słuchajcie. Słuchajcie, no tu myślę, stąd mamy troszkę lepiej wam, kochani, zapis przeprowadzać. Natomiast zobaczcie. Pan sędzia mówi 4-2, czy tak jest? 3, mi się też wydaje coś, chyba że 3 bramki wpadały. Natomiast chyba że pan sędzia coś czuł, że tutaj może jeszcze wpaść, kochani. 14 filmu, czyli myślę, że jeszcze około 2 minut do końca. Kochani, zobaczcie, mamy kontrę. Brawo, Bartuś! Super! Macie przewagę!
Przewagę! Po co jeszcze większa ta przewaga? 4-2! Szkoda, kochani, bo rozdanie piły w prawo bądź w lewo, myślę, uspokoiłoby ten meczyk, ale pamiętajcie, że jest tylko jakby sekunda na podjęcie decyzji, czy ułamek sekundy, także taką decyzję podjęliśmy. Mnie się wydaje, że jest, kochani, 3-2 w tym meczu. Mimo wszystko, Gutek po tym rajdzie. Nie bój się, Nasia, nie bój się! Brawo, Szymuś! Nasia? Do końca czy zmienić? Ale z ręki nie gramy takich! Miały być z ziemi! No pan mówił na odprawie, że z ziemi gramy takie. No ponoć mieliśmy... Panie sędzio, a gramy z ręki takie za połowę? Aha, rozumiem, dobra. Nie, nie, bo myślałem, że ja coś nie zrozumiałem, spoko. Czyli jednak jest przepis, kochani, że musimy wprowadzać, kochani, piłkę z ziemi. Jeżeli bramkarz jest taką siłą obdarzony, kochani, może przekopać na drugą stronę. Natomiast mimo wszystko, kochani, gratulacje, dobrego meczyku. Słuchajcie, to był meczyk o pierwsze miejsce w grupie z Krosnem Odrzańskim. Oni mieli 6 punktów, my mieliśmy 6 punktów w tym momencie. My z 9 punktami, Krosno z 6. Natomiast chłopcy, jeszcze walczymy do końca, bo dwa najlepsze drugie miejsca mają szansę na to, aby zagrać w grupie hiszpańskiej, czyli w tej wyższej klasie rozgrywkowej, gdzie będą grać miejsca 1-5. Gratulujemy serdecznie dobrego meczu, ładnej bramki, kochani, Guciowej po tym pięknym rajdzie. Także no, widzimy się za kilka chwil. Ja rozłączam, szanuję baterię. Jeszcze jeden meczyk na tej baterii nagramy. Do zobaczenia. Gratulacje.